19 tysięcy złotych, za 33 tysiące złotych. A ten Volkswagen kosztuje 44 tysiące po przeliczeniu? Słuchajcie, to są ceny. Czyli całe 53 tysiące złotych po przeliczeniu. W 11 minut ładuje 80%, nie? Proszę. Ty, nie zamykaj tego, panek się rozwaliło. To są Chiny, znajdujemy się na targach motoryzacji, gdzie pokażemy wam najnowsze chińskie samochody. Słuchajcie, zaczynamy od Leap Motor. To są właśnie samochody, które my sobie kupiliśmy, mamy je do jakiegoś czasu, ale jeszcze wam nie pokazać. Myślę, że Marcin ma taki sam czarny, a ja mam taki szary, identyczny. No i dokładnie. Adrian sobie kupił SUV-a, z tym, że to jest hybryda. Hybrydy poznać po tym, że mają tą kratkę. I Adrian ma w tym kolorze SUV-a, a ja mam w tym kolorze sedana. Filmy o naszych samochodach, jak one wyglądają i tak dalej, no to będzie osobny odcinek. Reszta oferty Leap Motor. I proszę, tu jest T03 i ten oto samochód będzie montowany w Tychach, bo Stellantis wykupiło udziały w Leap Motor. O tym samochodzie jeszcze może coś powiemy. A dobrze, chodźmy dalej. Proszę, co my tutaj mamy? Spójrzcie na to bydle, jakie to jest piękne. Od nas lokalnej fabryki Iona mamy model SSR, 1 300 000 yuanów, 1,9 sekundy do setki, 1100 ileś koni. Tak się to prezentuje. Niestety nie wolno tego obmacywać. Fajne auto, fajne. Tutaj następny Hyper GT. I słuchajcie, ja go miałem swojego czasu kupić, jak wybierałem samochód, bo zakochałem się w tych drzwiach. Ale wiecie, no on nie jest zbyt przestronny wewnątrz. Gównio żół. Bardzo za dużo ludzi. No i bagażnik ma dość mały i właśnie dlatego go nie wybrałem. Tutaj następny Hyper GT z takimi oto drzwiami. On jest fajne auto, rodzinne, wygodne. Proszę bardzo. Tak, to jest wykonane. Oczywiście masaże, wentylowane siedzenia, to jest wszystko teraz w Chinach standard. Wuling Bingo, też nakręciliśmy o nim film, także kto nie widział, to zapraszamy. Z tych takich małych elektryków to jest najlepsze i to najbardziej przypomina samochód. Z tego powodu, że no, zmieszczą się tutaj wygodnie 4 osoby, a co najważniejsze, to w tym samochodzie mamy prawdziwy bagażnik. Proszę na to spojrzeć. O! A trzeba ręcznie otworzyć, jak zwierzę. Ale spójrzcie na ten bagażnik, on jest głęboki i naprawdę dużo się tutaj zmieści. Także jeśli chodzi o te małe elektryki, no to Wuling Bingo to jest to. Będę się powtarzał, ale zrobiliśmy o tym film, także no, kto nie widział, no to zapraszam. Mieliśmy jazdę testową i tak dalej. Okej, tutaj Adrian z Konradem i z Krzysztofem pakują się. Jak tam z tyłu? Nowy maluch. Ile to cudo kosztuje? To? 35 tysięcy yuanów? 35 tysięcy yuanów? No. Tak się to prezentuje z tyłu. My też pokazywaliśmy ten samochód, tylko w poprzedniej wersji. 19 tysięcy złotych. Zasięg pewno niewielki, ale... 33, przepraszam. A, 33. Czyli jeszcze taniej. No ale to na pewno z najmniejszym zasięgiem. 100 km zasięgu. Ale za 23 tysiące złotych już masz 200 km zasięgu. No wiesz, zawieźć dzieci do szkoły i z powrotem. A tak wygląda samochód za 44 tysiące złotych. To już jest kawał auta, prawda? Jeszcze zobaczymy, jak się to prezentuje wewnątrz. Wiesz, Wuling to jest tania firma, ale wiecie. Idzie jakoś przebidować. Proszę, tutaj zobaczymy, jak to wygląda z tyłu. A tutaj nawet mięciutko. Tutaj też. Nie jest aż takie brzydkie. Bagażnik całkiem pojemny. Można rozłożyć siedzenia. Ten sam samochód, tylko że w białym kolorze. A tak wygląda samochód za 33 tysiące złotych. Oczywiście też elektryczny. Wuling. Bardzo fajne autko. No, ładnie z tyłu wygląda. Fajne ma te światła. Proszę, tak wewnątrz. Piękna pani. Powtarzam. 33 tysiące złotych. I co wy na to? Proszę, to jest Denza. To nie są tanie rzeczy, to jest kolaboracja Mercedesa i BYD. Słuchajcie, to już są no, takie trochę lepsze samochody. To przed chwilą widzieliście ten Wuling, no to taki trochę dla biedoty. To w Denzie.
Patrzcie, jak to wygląda, jak się to prezentuje. No, czuć taki wpływ Mercedesa. Tom Denze już wam pokazywaliśmy na jednym z shortów, bo wozili nas takową z fabryki do fabryki. Na pewno kojarzycie słynne londyńskie taksówki o specyficznym kształcie. Jedna z chińskich korporacji, czyli SAI, wykupili. No i popatrzcie, tak to teraz wygląda. Ekrany, i tak się jeździ. Proszę bardzo. Z tyłu też kapitańskie fotele, patrzcie jak się można rozłożyć. Jak nie będą rozłożone, to na bagaże będzie naprawdę dużo miejsca. No i to właśnie Chińczycy zrobili ze słynnymi londyńskimi taksówkami. Okej, tryb relaksu. Jak tam? Jest relaks? Jak mnie kamerujesz, to się nie mogę zrelaksować. Nie kameruję się, tylko filmuję. Ale są masaże, nawiew też jest? Musi być, nie? Jest, wszystko. Obowiązkowa lodóweczka. Bez lodóweczki? To nie, to jak zwierzę bez lodóweczki. Tutaj mamy samochody IM. Jest to marka wyprodukowana przez Alibabę. Alibaba, AliExpress, czyli cokolwiek kupujecie na AliExpress albo na Alibabie, no to dokładacie się do produkcji tych samochodów. Są naprawdę fajne. Mają futurystyczne wykonanie. Proszę. Jak się tutaj prezentuje. Tanie nie są, a to już jest taka średnia, wyższa półka chińska. Tył zerżnięty z Aston Martina, ale okej. Jak widać, mają kilka modeli. Tutaj wnętrze całkiem podobnie. Bardzo fajnie, bardzo dużo nowych modeli. Jest co oglądać. Zapraszamy do Chin, jeśli ktoś jest zainteresowany zakupem auta. Proszę, tutaj Aftar, coś takiego za 120 tysięcy. Zobacz, ten to na długo to się nadaje, zobacz. Wyjeżdża sobie nam tutaj ten. Aha. Cyk. Można się wyrelaksować. Tylko kolor mi się nie podoba, to jest dla cygana. To taki dziwny takie, nie? Taki jest złoty, złoty. Jakby w innym kolorze był. To też jakieś takie, to, no, tak, ta kamera nie odda, to jest jakiś taki... Taki brudny, biały, nie? Aha. Jakby w innym kolorze był. Trzeba by było zobaczyć w innym kolorze, ale jeśli chodzi o tak wyposażenie, fajnie, nie? Tutaj tego nie widzicie, ale to jest wszystko ekran. Tutaj. Tak się to prezentuje z tyłu. Okej, okay, następny. Tutaj zaszaleje. To jest fajniejszy od tamtego. Tamten taki, kurde, biało taniością w nim, nie? O, piękna pani przyszła do ciebie. Ty, nie zamykaj tego. Pan się rozwoli. Leżankę sobie można zrobić. Co? Czy bym chciał zamienić moje Xiaomi na to auto? Ta sama cena. Nie. Tak się to prezentuje z tyłu. O, proszę, tutaj Aftar 12. O, akurat włączony, więc pokażę wam ten ekran. A to, co to jest? Nie wiem. No to jeszcze nie jest w sprzedaży. Chińczycy lubią tak mieć nasrane. No. Masywnie tutaj jest, mam piękną panią. Tutaj przyciski. Kierka taka. Piękna pani. Ja. W Chinach jest kilkadziesiąt marek samochodów. No tak około 70. No tych najważniejszych, no to jest, nie wiem, 20 kilka. Walka na rynku trwa, bo jest o co walczyć. Potem podobnie mamy wewnątrz. Tutaj Xpeng, czyli po chińsku Xiaopeng. No te samochody są już w Europie, w Skandynawii są dość popularne. Proszę. Tutaj takie z lambodorami. Okej. Okay. Słuchajcie. Tak się to prezentuje wewnątrz. Patrzcie. Na. Tutaj Lincolny, oczywiście zero zainteresowania. Proszę, tutaj mamy stanowisko Cadillaca. Oczywiście zainteresowanie prawie żadne, pustki. Słuchajcie, zachodnia motoryzacja przegrywa. Biedne hostesy nie mają nic do roboty. Następne zachodnie stanowisko, Infiniti. Jak widać, znowu pustki. Nie wiem, popatrzcie, nie ma tu ludzi. Widzieliście, co było na poprzednich stanowiskach. Po prostu no, Chińczycy już takie samochody robią.
No kiedyś to było tak, że te zachodnie marki coś tutaj znaczyły, tak? O, Volkswagen elektryczny. Też zero zainteresowania. Volkswagen, Audi. No nie ma tu ludzi, no widzicie. Normalnie nie ma tu ludzi. Audi, jedyny kto tu jest, to obsługa. Volkswagen, taki oto Volkswagen kosztuje 82 tysiące złotych. Przeliczenie, tak? A, słuchaj się. Proszę, też się to prezentuje wewnątrz. O, i to jest Tiguan L, czyli przedłużony. Proszę, a tutaj mamy takie Maserati, tutaj jest cena. Kosztuje w Chinach 88 tysięcy złotych. Nie wiem, napiszcie, czy tak samo wygląda Passat w Europie jak w Chinach. A tutaj Passat Pro 105 tysięcy złotych po przeliczeniu. Dobra. A ten Volkswagen kosztuje 44 tysiące po przeliczeniu. Słuchajcie, to są ceny. No. Tak wygląda pod maską. Zobaczymy, jak tu wewnątrz. No, taka bieda trochę. Haru XR, co to jest? To już drogie, bo 137 tysięcy trzeba dać. To jest Volkswagen Teramont. Ale to wiecie, to jest kawał auta, potężne. Tego chyba nawet nie ma w Europie, bo to się chyba tylko sprzedaje w Stanach, w Rosji i w Chinach. Ale wiecie, to jest kawał auta. Fajny, fajny. Następna chińska marka, której nie znam. Pierwszy raz ją widzę. Ten samochodzik, no to się zaczyna od 55 tysięcy. Co my tutaj mamy za 55 tysięcy polskich złotych? Okej. Okay. Jak wspominałem wcześniej, no te marki wyrastają, jak grzyby po deszczu, no są coś nowego. Tutaj już taki droższy, bo 60 tysięcy trzeba dać, ale większy. Co my tu mamy wewnątrz? No, może być. Proszę, tutaj mamy Lincoln Co. Ta marka powstała, kiedy Chińczycy wykupili Volvo. Mają przy pomocy szwedzkich inżynierów tworzyli te właśnie samochodziki. Proszę, tutaj mamy rowera, bo Chińczycy też kupili rowera, no i coś takiego kosztuje 44 tysiące złotych. Bardzo fajne autko, proszę, ładnie wykonane wewnątrz. Widzicie tutaj skórki, szeroki ekran, całkiem pojemny bagażnik. 44 tysiące złotych, więc trzeba jak zwierzę to zamknąć. Nawet nie domyka, dlaczego się to nie domyka. Aha, tutaj coś dali. A oni to specjalnie dali. No. No i tak wyglądają rowery teraz. Proszę, tutaj rower R7. Też to są takie tanie auta, taka średnia, niska półka. Ekran taki fajny na całą szerokość. No a za takiego no to trzeba dać niecałe 53 tysiące złotych po przeliczeniu. MG, o MG zrobiliśmy dwa filmy, w tym jeden o Cybersterze, ale to już podobno w Polsce jest. Tu jest MG spalinowy. Takie auto kosztuje 25 tysięcy złotych. Tutaj pan sobie usiadł elegancko. Jest jakaś nowa marka, nie mam pojęcia co to jest, ale ten samochód kosztuje 71 tysięcy złotych. Tutaj im się wbije do środka. Jak się prezentuje auto za 71 tysięcy złotych. Taki zrysowany spoiler. Proszę, tutaj w innym kolorze. No okej, okay, może być. Jest Crown, czyli korona. To jest Toyota. To jest lepsze niż Toyota, ale gorsze niż Lexus. Topowy model, jeśli chodzi o Toyotę i pod marką Toyota, Toyota Crown, nie? No tak wiesz, tradycyjny, bardzo tradycyjny to wszystko, nie? Tak. Nie ma do czego się przyczepić, ale szału też nie ma. To nie jest chińskie auto, tak? No. Tak wiesz, no widać. Ala drewno, ale nie ma drewna, nie? To takie mówię. Ładnie jest zrobione, no ale to taka tradycyjna Toyota bardzo. Dobra, chodź oglądać Chiny. Ale to taki kurwa starodawna, jak lata 80, nie? No to mówię tradycyjna Toyota. No dodali USB-C i mały lewarek tego do biegu. Ale jeszcze masz, wiesz, przycisk power. Okej. Okay. Tutaj jakaś hucpa, ale są piękne panie. Okej, tu jest wojak. Ale co, no to jest... Dlaczego oni te zagłówki wyciągnęli?
No dobra, jesteśmy, no i co? A tu przynajmniej nie ma tych takich plastików udawanych z nadruku. Aha, push. Okej. Poprawili się, bo wcześniej te wcześniejsze modele były takie, poprawili się jakościowo. A kierownica ciekawa, nie? Coś takiego kosztuje po przeliczeniu 38,5 tysiąca złotych. Tak się to prezentuje z tyłu. Tutaj jest Haval, a zobaczymy, co się dzieje w tym Havalu. Podoba mi się ten matowy kolor. Co tam? To taki biedny tank. Biedny tank. To mówiłem, że to ten. No to jest ta sama marka, tylko to jest ta biedna wersja tanka. No, no, no. Tu już poobijane. Kurde, ta burzyka z tyłu. Ale dobra, to taki Haval kosztuje 110 tysięcy polskich złotych. Proszę, to jest następny Lisiang, super auto rodzinne. Adrian, co powiesz? Dobra fura jak dla rodziny, elektryczny, zobacz, on ma ładowanie 500, czyli może ładować się 520 kW na minutę, nie? Na godzinę, przepraszam. 520 kW w 11 minut ładuje 80%, nie? 11 minut. A to jest fajna fura, jak ktoś właśnie tam. Trochę wygląd kontrowersyjny. No, mi się podoba takie. Ale bardzo luksusowo, nie ma tutaj nigdzie, nie czuć takiej jakiejś taniości nigdzie w żadnym elemencie, nie? On trochę przypomina to Renault Avanti? Avantime. Avantime, no. Opa, kamerka. Cyk. Ej, tego jeszcze nie grali. A to w każdym Lisianku jest właśnie, tak? Mały ekranik, no. Na kierownicy, czyli nie ma tutaj, mamy na kierownicy, ciekawe. Ale masz też head-up display. A, jest head-up display. Wszystko jest. To co lubi. Ja nie lubię tego head-up display, nie? No, ja też jakoś się z nim słabo czuję. A, wiesz, ale ekran zielony, ja nie lubię, jak jest zielony. Ale dzięki temu podczas jazdy pasażer może oglądać, a ten na tym ekranie nie oglądasz wtedy, tak? Ja jako kierowca. Tak się tutaj kolega z tyłu rozwalił. Szufu ma! Mówisz, że wygodnie. Jak tam z tyłu? Można coś tam przewieźć nawet w tym aucie. Patrz, sam się podnosi tak. Tam gość trochę blokuje przejście to. Aha, tam to też by się złożyło, gdyby on się nie tego. Gdyby gość się nie rozłożył, to można złożyć. Jest na przycisk wszystko, nie? Także nie trzeba brudzić rączek. Mamy Lisiak. Adrian zawsze był napalony na ten samochód. Potrzebuje auto rodzinne. Jak tam? Jest po angielsku. Zawieszenie pneumatyczne, wiesz, refakt. To jest dobra fura. Jak ja będę kupował suwa nowego, to numer jeden na wieczór, czyli piękna pani. Tutaj mamy samochody firmy Way. My już pokazywaliśmy to, ale zobaczmy. Jeden nawet ekranu z tyłu nie ma. Nie ma nawet ekranu z tyłu? Nie da. Jak żyć? Nie, to jak zwierzę bez ekranu jeździć. Popatrz, i nie ma nawet tego. Tutaj nie ma panelu z ekranem. Jezus Maria, nie. Bieda. Ale za to mają ten zestaw do karaoke. No, nie robi to w ogóle wrażenia. W Chinach. Honda też pustki, tylko obsługa. Nikt się nie interesuje. Patrzcie, no tylko ludzie z obsługi są tutaj. No, Honda, czas się brać z Chin. Sama obsługa. Adrian, co sądzisz o Hondzie? Kupiłbyś sobie Hondę? No, Honda fajne auto, no ale w porównaniu do chińskich aut dużo więcej dostajesz za tą samą cenę, nie? Jest no. Ale Honda jedna z moich ulubionych marek. Jedna, nie? Ekran jak w MG, proszę, oto i nowy Ion z fabryki, która dosłownie mieści się kilka kilometrów od naszego biura. Marcinku, lodóweczka. Lodóweczka. Nie czuć jakiejś taniości przy tak tanim aucie, to nie czuć się. Nie wali jakoś taniości. Zamknę. Nic się nie... O, ale cichutko, ładnie by ci wygłuszono. Czekaj, podwójne szyby? Czyżby? Podwójne szyby. Dobrze, więc słuchajcie, ten samochód... Sprzedawany na zachodzie jako przebrandowana Toyota BZ3X.
A to jest bardzo fajnie, jakościowo czyli fajnie wykonany samochód. Chińczycy zrobili samochód dla Toyoty. Nie rzuca się w oczy jakieś takie tandetność. Taki. Na tym poziomie cenowym to jest bardzo dobrze. Ile to kosztuje? Rajon się zaczyna od niecałych 72 tysięcy złotych, tak? No, top wersja 100 tysięcy złotych, 500 km zasięgu, nie? 100 tysięcy złotych? No, w top wersji, nie? Fajnie to wykończone. Nie jest tak nasrane jak w Chińczykach zazwyczaj, nie? No, nie jest zrobiony po chińsku, o. Jakby tak można podsumować. Jest zrobiony ładnie. Ci od Toyoty pewnie im doradzali. Być może. Ale jest fajnie popatrzeć sobie tak estetycznie. Szkoda, że nie ma angielskiego, no. Jakby był angielski, to już byśmy wzięli po sztuce, nie, Marcin? Nie wiem, po sztuce. Ja mam swój samochód i go kocham. Jeszcze tylko NIO na koniec i to już będzie naprawdę koniec filmu, bo mi się bateria kończy. Jest i Adrian milioner. Okej, siadamy. Wygodnie. Co Adrian powiesz? No to już jakościowo jest, wiesz, pierwsza klasa, nie? Uh-huh. Już nie naprawdę, wiesz, masz materiał pierwszej jakości. Że czego nie dotkniesz, to czuć jakość, nie? Jest alkantarka. Za mnie zaczął, cichy jest. I cichutki. No, bardzo cichutki. To jest asystent taki. Już niedługo dziennik pokładowy z Adrianem Milionerem, gdzie będziemy odpowiadać na pytania widzów, tak? No, koniecznie. Zostawiajcie pytania pod filmem. Tak. Będziemy odpowiadać. Hej.